Cześć, kochani, dzień dobry. Ja przepraszam, jestem w okropnym stanie, bo coś mnie w gardło bierze, więc nie wiem, czy w tym vlogu w ogóle coś będzie, ale jest sobota, już prawie koniec roku pracowitego, prawie Boże Narodzenie, idę w święta, coraz bliżej, więc damy radę. No i tak właśnie, gardło mnie boli strasznie. Wczoraj tak się czułam, jakbym miała gorączkę, ale nie mam. I oczywiście w sobotę pani doktor jest na zwolnieniu, bo nie jest dzień pracowity dla niej, więc nie wiem, co mam zrobić. Zobaczymy. Ja teraz właśnie robię sobie kawę. Jakieś nadanie i muszę tak naprawdę iść po ostatnie prezenty i po zakupy. Trochę do jedzenia kupić, bo w środę będę miała gości tutaj w domu, więc muszę być przygotowana do ich przyjęcia. Więc tak, teraz czas na kawę, a my się zobaczymy później. Słyszy się zmywarkę, przepraszam, ale tylko teraz mogę ją włączyć. Wczoraj żeśmy byli u znajomych na kolację i żeśmy dostali fajną paczkę. To jest herbata świąteczna. Tu jest dżem z konfitura z taka firma z truskawek. Tu jest czekolada taka ala Nutella, na pewno lepsza niż Nutella. Wysuszone owoce, tak? Nawet kiwi jest pierwszy raz, więc kiwi wysuszonego. A to są takie biskuit. To można to przypomnieć po polsku. Takie to jest pasta di Meliga. Czyli to jest specyficzny taki przepis, który się robi tutaj. I tak to wygląda. Super to jest. Świetny pomysł na prezent. Hej kochani, wróciliśmy już z zakupów. Jest już piąta. Znaczy nie byliśmy na zakupy. Żeby kupić coś do jedzenia, pojedziemy jutro rano. Herbata się parzy. Znaczy nie herbata, woda się parzy, bo tutaj robię sobie jest tu, pokażę wam. Jest tu taka, to jest lekarstwo tam w środku jest. I tutaj się dodaje ciepłej wody. Aha. I czeka się, aż ostygnie trochę. Można to pić ciepłego albo zimnego. Nie, się to nie zmienia. I to ma w smaku pomarańczy, ale jest też w smaku miodu, czy tam coś innego. Więc poczekam, aż nasze lekarstwo będzie gotowe, bo jak powiedziałam, no nie czujemy się najlepiej, ale dobrze, że gorączki nie mamy, więc możemy trochę rzeczy robić i sprawy pozałatwiać, więc żeśmy byli na zakupy niespożywcze i chciałam wam pokazać ostatnich prezentów, których kupiłam. Czyli to będzie tak. Tutaj są telefony
dla moich rodziców takie same. Więc nie będą tego vloga oglądać, więc będą mieli niespodziankę. Tak jest, a pierwszy raz w życiu swoim będą mieli taki sam telefon. Nigdy im się nie zdarzyło. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. To jest Lumia, czyli Microsoft 435. O, tak wygląda. Boże, ich one jest taki, a tak, baterii nie ma. Więc tak wygląda, jaki on mały. Takie dwa telefony, bo były w promocji, więc pomyślałam, że kupimy z siostrą. Siostrą byłam. A tu jest dla mojej kuzynki małej. Ona chodzi do drugiej podstawówki. I to jest piach cynetyczny, coś takiego. Kinetic Sense się nazywa. I to było to tylko w tych kolorach. Jeszcze się najlepiej to się zgadza, bo jest to w kształcie S, a ona się nazywa Sylwia, więc jest to nie najlepsze. A byłam oczywiście jeszcze w aptece, bo ja w sobotę idę do apteki, bo czegoś mi zabraknie. I była w promocji za 5 euro. Taka woda micelarna z La Roche-Posay. To jest taka miniaturowa, taka mała. Travel size, jak się to mówi, jak się gdzieś wyjeżdża, do wyjazdów. O, taka. I pomyślałam sobie, że biorę właśnie taki rozmiar, żeby spróbować i zobaczyć, jak ona mi się sprawdzi. Bo teraz właśnie kończy mi się ta z biodermy, która normalnie już będę używała tą, a potem wrócę do tej do biodermy, bo i tak kupiłam nową, więc będę miała czego testować. No i tak tyle. Nasze dzisiejsze zakupy. I oczywiście kupiłam jeszcze baterię, bo dostałam paczkę, którą zamówiłam na Amazonie. O, dobrze, że zauważyłam. O, tu są właśnie takie światełka. To jest 2 metry na 2 metry i zobaczycie innym razem, dlaczego to kupiłam. Bo będziemy to składali i tak. Więc jak na razie to by było na tyle. My się zobaczymy później. Na pewno dzisiaj nie będziemy mieli żadnych wielkich partii, bo ja bym naprawdę bardzo chętnie poszła spać o 9:00. Albo pod kołdrą o 9:00, żeby przeczytać, nie wiem, jakąś książkę. O, bardzo chętnie bym to zrobiła. No, więc zobaczymy i zobaczymy się później. Pa! Hej! Jesteśmy już po kolacji. Tutaj są moje muffinki z masłem orzechowym nie zrobiłam, więc one są jeszcze ciepłe. Jutro rano je zjemy i zobaczymy, jak smakują. Mamy nadzieję, że dobrze. Hej kochani, jest już niedziela, 5:00 po południu. Strasznie przepraszam, że tak późno zaczynam vlog i że w ogóle wczoraj się z wami nie żegnałam, ale czułam się tak okropnie, tak naprawdę. Więc tak. Trochę wczoraj, trochę dziś robiłam, jak się mówi, po prostu prezenty zapakowałam. O, zaraz wam pokażę, jak wyglądają. I co, zaraz zabiorę się do sprzątania mieszkania. Dzisiaj rano żeśmy trochę spali więcej i tam moje pranie, jak zwykle. Żeśmy trochę spali więcej i potem żeśmy poszli na zakupy spożywcze.
też na Wigilię, można powiedzieć, że bo będziemy mieli Wigilię razem z moimi kolegami i koleżankami z szkoły. I przyjdą tutaj wszyscy w środę, więc będzie co robić na pewno. Ale cieszę się, bo lubię gotować, więc jak mam goście, to się cieszę, ale później jestem padnięta, ale nieważne. Właśnie jak słyszycie, mam okropny głos, więc chyba dzisiaj już nie nagrywam żadnego filmika dla Was, a bardzo chciałam, ale w ciągu... Boże, jak moja skóra wygląda okropnie. Starzeje się, kochani, bo to jest okropne. Starość. Dobra, nieważne. Będę w domu przez parę dni w tych wakacjach, można powiedzieć. Tak naprawdę będę w domu od 24 do 27, bo są moje urodziny 27, a jest też niedziela w tym roku. A potem od 31 do 3, ale o 28, 9 i 30 grudzień to będę pracowała, tylko że z domu, więc będę miała trochę więcej czasu dla Was, mam nadzieję, więc na pewno chcę nakręcić dla Was filmik o moim ślubie, tylko że nie wiem, czy nakręcę teraz, właśnie w tych wakacjach, czy trochę później, bo czekam na zdjęcia tak naprawdę. A jeżeli nie oglądaliście filmika, to podlinkuję Wam jak zwykle tutaj pod filmik i może zrobię autoportret. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że to przeziębienie przejdzie szybko, bo już mam go dość. Po prostu nie lubię być przeziębiona. Wolę jak, nie wiem, jak mam 39 temperatury, siedzę, leżę w łóżku i tyle przez 3 dni nic w ogóle nie mogę robić, a nie to, że tak, że po prostu mogę wszystko robić, bo czuję się w miarę dobrze, ale kurde, oddychać nie można. Dla mnie to jest niemożliwe. Dobra, nieważne. Więc zabiorę się zaraz do sprzątania mieszkania, jak mi się tego nie chce dzisiaj. Normalnie mi się nie chce, ale dzisiaj to już w ogóle. Ale trzeba. I co? Na pewno za parę godzin się zobaczymy. Jakoś przerwę zrobię. Teraz Wam pokażę, jak zapakowałam wszystkie prezenty i pokażę Wam jeszcze kwiaty, które kupiłam. A, jeszcze jedno, nie powiedziałam Wam. Widzieliście, że dzisiaj rano jadłam muffin. Był bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry. Bardzo mi smakowało. Bardzo mi smakowało. Więc... więcej trzeba zrobić. Nie, no żartuję, bo dla nas to już tego za dużo. Będę musiała jutro do pracy coś przynieść, ale dobre było, więc Mateusz będzie już miał przepis, bo napisał do mnie Mateusz z na Snapchacie, będziesz miał przepis. Będziemy się wymienić, bo Mateusz podał mi przepisu do pierogów z mąką pełnoziarnistej, więc muszę to spróbować. A jeżeli mówicie po włosku, to podlinkuję tutaj Wam przepis po włosku pod filmikiem od tych muffin. I co? Tyle. Zobaczymy się później. Pa! Jeszcze jedno. Wczoraj z Giuliano żeśmy oglądali film. Ja teraz Wam powiem po polsku, jak on się nazywa. W pierwszym nie Polka gotuje. Nie Polka gotuje. Nie Polka lajkuje. Mówiłam Wam, że przeczytałam książkę. Gdzie to jest? Teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak się to nazywa. Droga do zapomnienia? Chyba Droga do zapomnienia, coś takiego. Zaraz Wam powiem, żeby być pewna. No dobra, otwórz, Boże.
O, dawaj, możesz otworzyć. Dasz radę. Tak, Droga do Zapomnienia. Nie. Z książki Erika Lomaxa. I aktorzy to Colin Firth i Nicole Kidman. Bardzo dobry film. Historia mniej więcej tak sama jak na książce, ale całkiem inaczej ją opowiadają. Więc jeżeli polubiliście jednego, to możecie też polubić drugiego, bo historia jest ta sama, ale inaczej po prostu wygląda, inaczej na to się można patrzeć. Więc też interesujące. Dobra. Pokażę Wam. Gdzie się tutaj włączę? O. Pokażę Wam, jak wyglądają moje prezenty. Boże, jakie włosy mam. Daj spokój. Okropnie. Pokażę Wam. O. Ja co roku robię prezenty tak, żeby używać ten sam papier dla wszystkich prezentów, które robię, tylko że robię właśnie inne kształty i coś takiego, więc tak. To jest prezent dla Giuliano, który się nie chce się przykleić. O, takie i jeszcze takie są. Więc bardzo, bardzo skromne, ale mi się bardzo podobają, bo ja bardzo lubię właśnie takich prezentów zapakowanych. No. I pasują do mojego drzewa oczywiście. Mojej choinki. A co? Zawsze trzeba mieć napasowane. Prawda? Czy też tak macie? A to kwiaty, które żeśmy kupili. No, tak wyglądają. Kochani, czas już iść spać, jest po 12 w nocy, jutro do pracy. Mam ciężki dzień jutro, ale ostatnie 3 dni przed świętami, więc dam radę. Więc już się z Wami żegnam i co, zobaczymy się niedługo. Pa! Thank you.